Żelizna. Będąc oddzielony od Boga, masz w sobie tą uszkodzoną część i jesteś w środku martwy. Jak bardzo byś się nie starał, żeby wyglądać na takiego pełnego życia, pełnego entuzjazmu, to w środku masz tam uszkodzoną część, ten egocentryzm, który wymaga pojawienia się tam Ducha Świętego, wymaga Zbawiciela. Bóg cię nie potępia! Bóg uporał się z tematem grzechu! To, że coś tam masz za paznokciami, to w ogóle jest nic! Jezus wziął wszystko na siebie. Wszystko. Czy wie pani, że to położył tak? Chcę ci powiedzieć, że każdy twój błąd już został spłacony. Nie ma takiego grzechu, który mógłby być przeszkodą do tego, że możesz przyjść do Boga. Ja zabiłam. I każdy może przyjść do Boga dzisiaj. Każdy. Wystarczy, że uwierzysz, że On stał z martwych. Oddasz Mu, uwierzysz. Przyjmiesz Go, Jezusa jako Pana i Zbawiciela swojego życia, a będziesz żył. Trzeba przeżyć spotkanie z Nim. Jeśli jesteś szczery przed sobą, to wiesz, co masz w środku i wiesz, że to nie jest wystarczające, żeby żyć prawdziwie na tej ziemi. Wiesz, że nie masz życia sam w sobie. To naprawdę było po to, żebyś tu, dzisiaj usłyszał prawdę Ewangelii, dobrej nowiny dla człowieka, że możesz narodzić się na nowo, że możesz wymienić swój egocentryzm na żywego Ducha. O to chodzi w ogóle w Ewangelii. O to chodzi z tym, co zrobił Jezus. Jeżeli otworzysz się i to uznasz, że Bóg stał się człowiekiem, poszedł na krzyż, umarł za ciebie, zmartwychwstał, pokonał śmierć i przez to możesz mieć życie. Jeśli przyjmiesz to jako Pana i Zbawiciela, to po prostu będziesz zbawiony i będziesz doświadczał realnego Boga, Boga mocy. Boga mocy. Będzie twoim przyjacielem i to będzie realna przyjaźń, będzie realna relacja. To nie będzie jakaś abstrakcyjna znajomość, to będzie realna relacja z prawdziwym Bogiem, objawionym w Chrystusie. Bóg się nie objawił inaczej. Bóg objawił się tylko w Chrystusie. Jeżeli chcesz wiedzieć, jaki jest Bóg, to popatrz na Chrystusa. Jeżeli chcesz wiedzieć, jaki jest Bóg, to sobie poczytaj nawet stanę. Będziesz wiedzieć, jaki jest Bóg. Bóg jest taki, jak jest Jezus. Bóg jest taki, jak mówi o nim Jezus. To jest ten prawdziwy Bóg.